Dobra, Gen Z Trap. Lecimy z tematem, mordo z fartem. Ładujcie się na beat, jakbym posuwał waszą matkę. Oj. Nie no, fajnie produkcyjnie zrobione, fajnie brzmieniowo, bardziej po prostu, kurde, ja, nie jest to skierowane do szerokiej publiki moim zdaniem, bo ja, nie oglądający Gen Z i wiedzący, że to jest content skierowany do młodszej widowni, to w życiu nie słuchałbym nuty i nie bujał głowy do Gen Z, Gen Z, Gen Z, ale ogólnie brzmieniowo spoko, nie? No, każdy lubi to, co lubi, każdy lubi to, co lubi, w sensie... Wiecie, no możecie powiedzieć, że wam nie siedzi ten styl i tak dalej, ale no produkcyjnie jest fajnie. Jakiś pomysł jest. No, jak dla mnie jest fajnie. Ale ten tekst i to, że to jest w formule Gen Z, no to ja bym tylko tego nie słuchał, jako ja, nie? Podchodzę na byt, jak leży fit. Księgowa rozlicza pić, przelewa kwit. Mamy ten drip, wybucha jak dynamit. No tekst totalnie randomowy. Nienawidzę randomowych tekstów, nienawidzę. Jak tekst jest po prostu... stokowy, ale fajna nawika, no fajnie nawiną, fajne, widać, że dobrze ktoś ich prowadzi, a może sami to robią, ale ja nie będę tylko dlatego, że to jest Gen Z im ujmował, nie? Czuć z tego kawałka, właśnie przez to, że to jest Gen Z, że to jest otoczka tego Gen Z, że to nie jest aż takie profesjonalne, ale niedużo temu brakuje, na przykład temu flow Bartka, wcale niedużo brakuje do tego, co słyszymy w mainstreamie, przynajmniej w niektórych kawałkach w mainstreamie. No bo w sumie czemu miałoby brakować, skoro tym zajmują się profesjonalni producenci? Gen Z to mój skład. Podchodzę na byt, jak leży fit. Księgowa rozlicza pić, przelewa kwit. Mamy ten drip, wybucha jak dynamit. Szapka, wszystko Gen Z. No fajne, no mi się to podoba, może mam dobry humor po prostu, ale fajnie se lecą. Fajne klicze, fajnie zrobione, no. Mam swoją twarz na poduszkach i może dlatego wszyscy się o mnie. Przestań już lecić baranki. Matko, to jest 5 godzin temu, ale będę miał reakcję na YouTube'a, jasny gwint. Alan dzwoni. Już kończę stream, Kalanku, już przepraszam cię, że musisz czekać, już, dobrze? Jezu, dobra, pa. Dzwoni do mnie mynako, mówi, że zamówienie jest cały wagon. Patrzę na lewo i prawo, wszędzie piją na brawo. Jestem gdzieś. Mi się wydaje, że już mogę podsumować to, co powiem na koniec piosenki. Dosłucham do końca, ale wydaje mi się, że moja opinia się nie zmieni. Tak jak wiele rzeczy w mainstreamie i wiele rzeczy wyprodukowanych po prostu w profesjonalnych warunkach z profesjonalistami, to jest technicznie bardzo dobre. Ale jeżeli chodzi właśnie o te emocje, których ja od kawałka oczekuję, żeby on się wyróżnił, bo dobrze zrobionych numerów już się nasłuchałem. Teraz kwestia takiej świeżości emocji, które mi to daje. No to mi to nie daje żadnych. Tekst jest o niczym. Napierdolam ciągle o Gen Z, którego nie oglądam, więc nie mam po co tego słuchać. Ale technicznie fajne. Moim zdaniem. Essa. Ona eksponat, słodka jak donat. Jakaś zmiana flow, ale ona jak eksponat, słodka jak donat. No po co? Po co takie teksty? Dobra, nieważne, nie będę się denerwował, przecież ja mam... niech se robią co chcą, jak se zarabiają kasę, fajnie. Ale nie mogę z tych tekstów. Dlaczego one są tak basicowe, nie? Robię z nią glow up, jestem gdzieś ponad. Ona eksponat, słodka jak donat. Robię z nią. Nie lubię mówić o hajsie, ale rozmawiać o celach. Podbić cały świat chce być podziwiana jak muzea. Ona była inżynierka, teraz chce być wielka. Będzie czas, by być przykładem, teraz jeszcze się zabawię. Gdzie są moje kieszonkowe? Nie mam nic, jak nie zarobię. Robię to nie po to, by mieć nowe życie w garderobie. To mnie nauczyło szanować pieniążki. Grosz do grosza, tak jak w banku do skarbonki. Moja osobowość błyszczy, tak jak mój lipstick. Mimo że wspomniamy sny, to nie ma w tym fikcji. Każdy chce być kimś, ja chcę być sobą. Wspomnienia nie zyski, wierz mi na słowo. Nie wiem, ja czuję, że jak powiem, że to jest, że to dorównuje poziomowi innym kawałkom, których słucham, to zostanę zjechany, bo to Gen Z. Ale no kurwa, to jest
dokładnie taki sam kawałek jak inne kawałki z polskiego mainstreamu, no. Ale mi się po prostu nie chce tego słuchać, bo nie mam po co, bo to jest tak typowo komercyjnie zrobione, nie? Ja czegoś takiego nie lubię. Ale no brzmi dobrze. Robię to na dobro, na sobie... Każdy brzmi dobrze i bardzo ciekawie. Fajnie są poprowadzone te numery, fajnie zrealizowane, każdy ma swój styl. Technicznie ja bym nawet, no, ja bym nawet powiedział, że zajebiście. Że każdy z tych, który nawijał, naprawdę kurwa jakby był jakimś profesjonalnym twórcą muzycznym. Jeżeli chodzi o styl, nawijkę i tak dalej, nie? Tylko że ja uważam, że w tym momencie to już po prostu no nie jest sztuka, żeby tak brzmieć, nie? Temperatura się zaraz podniesie. Siema, Bigos. Chcę tylko wypełniać salę, nieważne czy wypełnię kieszeń. Jestem gdzieś po... O, i to jakiś sensowny wers w końcu. Przynajmniej taki, który mi się w ucho rzucił. Może były jeszcze jakieś inne sensowne, ale po pierwszym refrenie Gen Z, to już się wyłączyłem. Ona ekspona, słodka jak donut, robię z nią glowa. Jestem gdzieś ponad. Ona ekspona, słodka jak donut, robię z nią glowa. Gen Z, rozbiliśmy balon. Gen Z, jeszcze parę lat. Gen Z, kupię cały świat. Gen Z to mój skład. Gen Z. No, podoba mi się nawet brzmieniowo sporo zabiegów. Na tyle, że fajne są, naprawdę. Gdybym był fanem Gen Z, to na pewno bym słuchał. Szkoda, że nie było sensowniejszego tekstu. Bo naprawdę, produkcyjnie zajebisty kawałek. Gdyby dali tekst bardziej uniwersalny, to moim zdaniem mogłaby naprawdę nawet fajnie siąść ta nuta. Taka moja opinia. Essa.